dosłownie ten zamek w trochę inny sposób niż dotychczas. Nie jako fragmenty, które gdzieś tutaj się wyłaniają spod ziemi, ale też jako miejsce, w którym dawniej mieszkali ludzie, w którym żyły całe rodziny. I to nie tylko rodzina książęca, ale też ich dworzanie, ich służba. Więc przejdziemy sobie przez takie dawne społeczeństwo feudalne, ale mieszkające w obrębie zamku, bo jak wielokrotnie na swoich spacerach gdzieś tam mówię, zamek stanowił taki całkiem odrębny organizm od miasta i reszty księstwa. Praktycznie zamek był samowystarczalny i nie było tutaj potrzeby tworzenia jakichś dóbr. Wszystko można było zrobić tu na miejscu. Nie trzeba tego było specjalnie sprowadzać, chyba że było to coś, co musiało zostać wykonane i sprowadzone do Cieszyna, jak na przykład drogie tkaniny, z których szyto książęce ubiory. Od razu mogę Państwu zapowiedzieć, że dokładnie za 2 tygodnie tutaj na Wzgórzu Zamkowym i na sąsiednim browarze będzie się odbywała impreza Dni Noszaka i trochę ten dwór książęcy będzie można podejrzeć, jak to wyglądało, bo współtworzymy taką właśnie imprezę. Jest to pierwsza edycja i mamy nadzieję, że się spodoba. Będzie ona rozszerzana później też o turnieje rycerskie i inne rzeczy w przyszłych latach. Teraz jest zrobiona tak, żeby można było żeby można ją było zorganizować właśnie też w czasie pandemii. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ją można zorganizować w pełnym wymiarze. Więc za 2 tygodnie, 23, 4, 5, 3 dni też tutaj zapraszam na wzgórze, bo będzie się trochę działo. Będzie też pokaz rzemiosł dawnych tutaj na dziedzińcu i inne atrakcje. Więc zaczniemy od zamku i zamek cieszyński to tak naprawdę nie był tylko jeden zamek, ale 2 zamki, bowiem na Wzgórzu Zamkowym mieliśmy zamek dolny, znajdujący się w tej części, gdzie teraz stoimy, i zamek górny u góry. Więc pokażę tutaj go na graficzce. Tak wyglądał zamek cieszyński w XVII wieku. To jest oczywiście efekt już wieloletniej rozbudowy, kilkusetletniej nawet. Natomiast to jest zamek piastowski, charakterystyczna. Znajdujemy się tak naprawdę na wejściu do zamku dolnego. Tutaj właśnie w tej części znajdowały się te zamkowe kuchnie. W XIX wieku zbudowano pałac, który widzimy do dnia dzisiejszego. Natomiast same te ruiny nie były jakieś szczególne wtedy, więc no, nie była to też część zamku, nad której zachowaniem mocno by zależało ówczesnym mieszkańcom ogrodów zamkowych. No i okazało się, że jest to odmiana dość inwazyjna, bo ona rośnie wszędzie, już teraz. Z tych pałaców trochę pouciekała, porozsiewała się i rzeczywiście no, zagraża ona rodzimej poziomce. Dobrze. No to teraz to będzie taki ostatni moment już tego zamku dolnego. Czyli druga brama. Przeszliśmy przez pierwszą. Druga brama znajdowała się mniej więcej w tych miejscach. Ciężko będzie prawdopodobnie odkryć jej fragmenty, chociaż może się uda kiedyś, bowiem ta część cała, aż do samej góry, została wypłaszczona pod to, żeby można tutaj było prościej wjechać z jakimiś powozami, a później samochodami, więc cała ta część wzgórza od miasta jest wypłaszczona. Tutaj Państwo widzą to naturalne wzgórze. Ono wcale nie było takie płaskie, tylko było pełne różnych przekopów, sztucznych fos, podejść i skarb. Teraz znajdujemy się przy trzeciej bramie cieszyńskiego zamku. Natomiast ta brama przechodziła dokładnie w ten sposób, jak widzimy dzisiaj. Bardzo często można usłyszeć, że tutaj płynęła fosa, no nic bardziej mylnego, tutaj fosy być nie mogło na tej wysokości. Tak samo jak tego mostu nie było. Ten most, zawsze muszę podkreślać jednak przy wycieczkach,
jest współczesnym elementem, służącym nam tylko do tego, żeby przejść nad ruinami. Natomiast do Zamku Cieszyńskiego wjeżdżano tą bramą, która kończyła się na tej skarpie. I dlatego mówiłem na początku, żeby zapamiętać sobie tamtą bramkę, bo od tej bramki do tej dużej bramy zamkowej prowadziła taka drewniana platforma. Tu już jej nie ma, bo to jest już XVII wiek, natomiast ja mówię teraz o wieku XIV. Prowadziła taka długa drewniana platforma, która w razie zdobycia ewentualnego Zamku Dolnego została palona i tym samym Zamek Górny został odcięty od Zamku Dolnego i stanowił całkiem odrębną część, samowystarczalną w pełni. Znajdujemy się teraz w zamkowej kaplicy. Pierwotnie pełniła ona oczywiście funkcję kościoła grodowego. Kościoła grodowego, który służył wszystkim mieszkańcom dawnego grodu Cieszyn. Dopiero po powstaniu księstwa cieszyńskiego i budowie, rozbudowie tak naprawdę cieszyńskiego zamku, weszła ona w skład jego murów i stała się częścią zamku i zmieniła swoją funkcję na prywatną kaplicę książęcą. W niej modlił się książę, w niej modlili się również dworzanie. Kaplica ta w XIV wieku, a więc za panowania księcia Przemysława I Noszaka, została przekształcona z pierwotnej kaplicy romańskiej na kaplicę gotycką. Zawzorowano się tutaj właśnie też jedną z kaplic katedry świętego Wita na Hradczanach, chcąc przyzdobić wnętrze. Zacznę od tego, co z zewnątrz. Z zewnątrz kaplica została przyzdobiona dodatkowymi przyporami, co miało z jednej raz funkcje praktyczne, dwa funkcje estetyczne. Funkcje praktyczne polegały na tym, że kaplica zamkowa jest zbudowana na dość nieważkim gruncie, bowiem tu pod nią tryska źródło, które w czasach pogańskich było czczone. I to powoduje, że kaplica w XIV wieku zaczęła w pewnych miejscach pękać. Te pęknięcia są widoczne w niektórych jej elementach do dnia dzisiejszego. No i w tym celu dobudowano od zewnątrz przypory, które nadały jej takiego charakteru bardziej strzelistego. I teraz to, co w środku. Otóż w środku kaplica została oczywiście otynkowana i pokryta różnego rodzaju malinkami i freskami. Fragmenty tych fresków do dnia dzisiejszego zachowały się tutaj nade mną, na tym łuku. Państwo, którzy stoją na emborze, będą je widzieć najlepiej. Ten łuk nade mną, tam są fragmenty fresków gotyckich, które pierwotnie były pomalowane w kolory oczywiście błękitu i złota, a więc kolory książąt cieszyńskich. Wojenni, stąd wzięły się nazwiska na przykład Turek, Turczyn i tak dalej. Najpewniej po to osoby noszące ten tytuł są potomkami jeńców tureckich, którzy tutaj byli brani do księstwa cieszyńskiego. No i wykonywali tutaj różne usługi, podobnie jak mnóstwo kobiet z naszych górskich terenów mogło zostać porwanych przez wojska tureckie i wzięte w jasyr i wylądować gdzieś na dworze w Stambule jako nałożnice sultana. Więc tak to wyglądało. Więcej bym się nie rozwodził. Podejdziemy już do kuchni, żeby tymi czterema kamieniami się znajdowało. Było na takim podwyższeniu. Na tym podwyższeniu rozpalano normalnie ogień. Przystosowywane do tego wszystkie garnki były. Takie, jak Państwo tutaj widzą, różnego rodzaju naczynia gliniane, to właśnie w takich naczyniach glinianych, jak Pan tu przygotowuje na kole garncarskim, to w takich właściwie gotowano przez setki lat. Jeszcze w wieku XX były kamionkowe garnki, może niektórzy pamiętają, natomiast były garnki kamionkowe, były garnki gliniane. W kuchni zamkowej też wykorzystywano oczywiście garnki metalowe. Garnki metalowe były wykonywane niedaleko zamku, bo zaraz tutaj pod wzgórzem zamkowym znajdowała się tak zwana kuźnia biała. W tej kuźni białej tworzono właśnie
garnki mosiężne, garnki miedziane, garnki, w których przygotowywano, a zarazem podawano potrawy na stół książęcy. I służba, chcąc kupić takie garnki, miała doskonałe wyjście, bo z tej kuchni, tam gdzie jest to przeplucie w murze w rogu, prowadziło zejście na frysztackie przedmieście. Tutaj zresztą widzimy też taką mniejszą bramkę, mur, i wzdłuż tego muru wiodła ścieżka, która prowadziła na frysztackie przedmieście. I na frysztackim przedmieściu mieszkało całe zaplecze rzemieślnicze dla cieszyńskiego zamku. Tutaj mieszkał książęcy rzeźnik, który zresztą nazywał się Erasm Klobasa. Tak to było. Ta kuźnia to jest to miejsce. Tutaj też mieszkali garncarze. Tutaj mieszkali różnego rodzaju wytwórcy, chociażby tkanin. Tutaj też znajdowała się karczma i służba zamkowa nie musiała praktycznie wychodzić do miasta, tylko na przedmieściach, na frysztackim przedmieściu była w stanie zaopatrzyć zamek w to, co nie byli w stanie wyprodukować tutaj na wzgórzu zamkowym. I to była bardzo, bardzo istotna część. Oczywiście takie wejście było też najsłabszym elementem obronnym w murach zamkowych. Z tego względu, że nie było ono za bardzo pilnowane i w razie ataku ewentualnego można było tutaj niepostrzeżenie wejść przez kuchnię i zająć zamek. Zresztą kuchnia była też takim miejscem takich ciemnych interesów i różnego rodzaju konszachtów. Jak ktoś coś chciał przemycić na zamek, czy z zamku wynieść, czy coś, to zawsze przez kuchnię. Stąd właśnie to powiedzenie w języku polskim, wejść kuchennymi drzwiami. I to zawsze takie, do takich szemranych interesów ta kuchnia była wykorzystywana. No, jeżeli ktoś dostał zlecenie na otrucie księcia, to też tędy. I można było coś niepostrzeżenie do kotła z jedzeniem dosypać. A były takie specjalne pierścienie otwierane, gdzie było niewiele miejsca do przechowywania jakiejś trucizny i wystarczyło tak niepostrzeżenie iść i zrobić tak. Wsypało się i tyle. I po księciu. Ktoś próbował, tak? To było w czasach Noszaka. Przemysław Noszak obawiał się otrucia, dlatego że jego dwóch starszych braci zostało otrutych na dworze właśnie w Pradze. No, niektórzy pozazdrościli im funkcji. Jeden z braci był osobistym kapelanem, a zarazem spowiednikiem cesarza Karola IV. Drugi z braci był też nadwornym sędzią i jego dwóch starszych braci zginęło poprzez otrucie. I Przemysław Noszak najpewniej miał taką osobę, która próbowała przed nim dań. I to też jest opcja, że no, stać go na to było. Więc czy była jakaś próba zamachu na Noszaka? Nie wiem. Nie wiem. Nie zachowały się żadne źródła. Mówiąc o kuchni, tych kuchmistrzów mam tutaj bardzo dużo wypisanych. No ale dla przykładu, w 1585 roku niejaki Maciej, w 1634, o właśnie, Elżbiecie Lukrecji to podawał niejaki Janusz Titel i Jan Stuka. Kucharzem był też niejaki Maciej Ris i Jerzy Bach na dworze księżnej Elżbiety. Rzeźnik książęcy, o nim już wspominałem. Byli lokaje, którzy podawali do stołu, więc oni wszyscy byli odpowiedzialni za to, żeby jednak trucizna na stole książęcym się nie pojawiła. A jak się pojawiła, to wszyscy oni mogli stracić głowy. Czy wiem, kiedy Nowy Widelec zawitał do Cieszyna? O tym zaraz państwu powiem, bo jesteśmy przy kuchni, a ja tutaj jeszcze coś mam przy pasku. Jak mogę tylko kogoś poprosić, żeby mi to podtrzymał. To teraz państwu pokażę, jak wyglądały takie sztuczce w czasach Przemysława I Noszaka. Podstawę stanowiła oczywiście łyżka. Taka łyżka. Mosiężna. Taka mosiężna łyżka. Nią praktycznie jedzono wszystko.
Ewentualnie pomagano sobie palcami. Tylko taka mała, czy były różne rozmiary? Taka mała, wystarczyło. Taka łyżeczka wystarcza. Ja nawet nią jadłem. Da się. Natomiast jak już było coś takiego bardziej konkretnego, co trzeba było pokroić, to był taki nożyk oprawiony w kość. No wtedy słoniową. Dzisiaj już te repliki nie są wykonywane z kości słoniowej, ale też nie są z plastiku. Więc takim nożem można sobie było pokroić. I co ciekawe, każdy gość miał swój zestaw. W XIV wieku? W XIV wieku takie noże już były. Natomiast zamiast widelca w XIV wieku używano takiego szpikulca do nadziewania. Natomiast takiego szpikulca mógł używać ktoś naprawdę bardzo bogaty. Bo raczej rycerze, którzy nie byli zbyt bogaci, no to im wystarczał tylko nóż i własne palce i łyżka. Natomiast bogata osoba, żeby się też pokazać, no to taki kawał mięsa sobie mogła nadziać i tak sobie go zjadać. Co do widelców, to dokładnie nie wiemy, kiedy one się pojawiły, ale przez to, że noszak jednak bywał na różnych dworach europejskich, a widelce już w XIV wieku istniały we Włoszech na przykład i przede wszystkim rycerstwo włoskie rozwoziło je po Europie i pokazywało się z widelcami na dworach. Mamy wzmiankę, że w Krakowie pojawił się Włoch właśnie z widelcem, natomiast podobno wszyscy się go wystrzegali, bo te widelce nie były tak jak dzisiaj, że miały cztery ząbki czy trzy ząbki, tylko miały dwa ząbki. A te dwa ząbki kojarzyły się z widłami diabła i od razu go posądzano o jakieś kontakty z diabłem, że ma jakieś narzędzie nieznane. Więc taki jest zapis z Krakowa, ale widelce nie były jeszcze popularne w czasach Elżbiety Lukrecji, bo w samym inwentarzu Elżbiety Lukrecji widelce już się pojawiają i pojawia się ich aż 11. Więc aż 11 widelców się pojawia. Dla porównania, na dworze Królowej Polski w inwentarzu znajdował się w tym samym czasie jeden widelec. Więc 11 widelców tu w Cieszynie świadczyło też o jakimś tam wyższym statusie i jakimś obyciu. Natomiast widelce, warto tutaj powiedzieć, mogły być też darami dyplomatycznymi. Dzisiaj, jeżeli, nie wiem, prezydent Polski odwiedziłby, dajmy temu, prezydenta Stanów Zjednoczonych i przywiózł mu widelec, to skończyłoby się to pewnie skandalem międzynarodowym. Natomiast dawniej ten widelec miał naprawdę bardzo wysoką cenę. I te widelce pojawiały się dość rzadko, jeszcze w XVII wieku, więc to warto zaznaczyć. Podejrzewam, że Przemysław Noszak raczej używał takiego szpikulca niż widelca, ale niewykluczone, że mógł skądś sprowadzić widelec, bo ktoś mu go podarował w czasie jakiejś misji dyplomatycznej. To jest oczywiście niewykluczone. Natomiast nie mamy na to żadnych konkretnych źródeł pisanych. Więc tak to wyglądało. Z czego jedzono? Jedzono z talerzy. Z talerzy przede wszystkim cynowych. Cyna była bardzo popularna, pojawiała się od dworu książęcego poprzez domy mieszczańskie. Już sobie to mogę wziąć. Poprzez domy mieszczańskie. Raczej ludzie biedni jedli z drewnianych naczyń. Jak Państwo będą chcieli sobie podejrzeć, jak takie naczynia mogły wyglądać, to właśnie w obozowisku jest mnóstwo replik różnego rodzaju naczyń. Są i drewniane miski, i drewniane talerze, ale są też gliniane. Gliniane były dla osób bogatszych. Więc na koniec spaceru ja oczywiście też potem zaproszę do tego obozowiska, żeby sobie podejrzeć. Tu jest oczywiście obozowisko wczesno-średniowieczne, natomiast te naczynia się nie zmieniały przez setki lat. Takie same dzbanki, jak pan tutaj robi, były wykorzystywane jeszcze w XIX i w XX wieku. Tak samo przygotowywanie potraw, o których mówię, w otwartym ogniu, dopóki nie wynaleziono gazu i prądu, znaczy wynaleziono, dopóki nie uznano, że można na nim gotować, to gotowano w otwartym ogniu. Przecież ludzie jeszcze pod koniec XX wieku na niektórych wsiach, a jeszcze nawet w XXI widziałem, jak byliśmy na badaniach na Podlasiu,
mieli po prostu blachy opalane drewnem w kuchni. I gotuje się, do dzisiaj niektórzy jeszcze gotują w otwartym ogniu, więc metoda jest znana praktycznie jest tak stara jak ludzkość i jest cały czas wykorzystywana. I naczynia nawet, w jakich gotowano, czy to we wczesnym średniowieczu, czy w późniejszym, też się nie zmieniały. To zawsze był jakiś kociołek, to zawsze były jakieś elementy. Dzbanki wyrabiano przez setki lat tak samo. Jeszcze, więc to jest metoda, dzisiaj to jest jako pokaz historyczny tutaj pokazywane, natomiast tak wyrabiano sobie naczynia. I te naczynia bardzo często trzeba było kupować, szczególnie te gliniane, bo jak się przygotowywały w otwartym ognisku, to często pękały. Żywotność takiego garnka w takiej zamkowej kuchni to był maksymalnie tydzień. Więc co tydzień trzeba było robić zamówienia na nowe garnki do gotowania, jeżeli to były garnki gliniane. Dłużej te garnki takie metalowe wytrzymywały, ale też się z czasem przepalały. Jeszcze w XX wieku przecież po wsiach i miastach na terenie Polski chodzili tak zwani druciarze, którzy te garnki naprawiali. To tylko dzisiaj się bierze i garnki się wyrzuca i kupuje nowe. Zawodu druciarza już praktycznie chyba nie ma. Ostatni druciarze, co wiem, w Europie, to chyba w Rumunii jeszcze działają gdzieś. Natomiast rzeczywiście tego zawodu już nie ma. Mnóstwo garncarze, no to raczej hobbystycznie działają, bo nikt dzisiaj nie gotuje w garnkach glinianych. A powiem Państwu, że szkoda, bo my tym samym trochę wypieramy swoją własną tradycję. Mi się bardzo podoba, jak na przykład we Włoszech czy gdzieś w krajach europejskich ludzie przygotowują swoje tradycyjne potrawy tradycyjną metodą. I nawet jeżeli od wieków używały babcie, prababcie glinianych naczyń, to w tych glinianych naczyniach je przygotowują. I mi się to... rzymskie garnki. Tak, i to właśnie rzymskie garnki. I właśnie, dlaczego my znamy rzymskie garnki, a nie znamy na przykład polskiego garnka dzbana, przykrywanego pokrywą i nie przygotowujemy w nim tradycyjny na przykład bigosu? No nie przygotowujemy, ale znamy rzymski garnek i to jest właśnie trochę błąd nas samych, że z tego rezygnujemy, bo to nie dość, że stanowi dobrą atrakcję w tym momencie, ale też jest jakąś kontynuacją tej tradycji odwiedzeń. Dużo się mówi o tradycji polskiej, o takich rzeczach, ale z tej tradycji nic nie ma już. Oczywiście, bo nie mamy czasu na tą tradycję, no. Szybciej się ugotuje, przypomnę. Dokładnie. Natomiast są w krajach europejskich, są nawet restauracje, które się specjalizują w takim przygotowywaniu tradycyjnych potraw. Wiadomo, że prościej zrobić zupę z torebki, zalać wodą i jest, nie? Natomiast tak jak kiedyś przygotowywano długo te potrawy, tak samo w kuchni tutaj przygotowywano rosoły, mięsa przechowywano w soli, rozsalano te mięsa, stąd powstała zupa rosół, przyprawiano ją później tylko warzywami. To wszystko to są nasze dzieje, to jest nasza historia i tradycja kulinarna naszych przodków. I ona była kultywowana na zamkach, w domach i pod strzechą. Właśnie w tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa, które będą miały miejsce we wrześniu, no to hasłem przewodnim jest kuchnia. Kuchnia tradycyjna. I też te skarby z Cieszyńskiej Truby w tym roku są planowane pod kątem kuchni.